Teraz to się wkurzyłem. Pod światło, pod słońce nie było widać tego pieńka. O. I moja farba ze zderzaka. Gruchnęło. Ja pierdzielę, zawsze coś. No jak to teraz wygląda? Zderzak połamany? Tak. Się poszpachluje. Pomaluje. Ale jak to teraz wygląda? Dlaczego oni tną te pięki tak, że one wystają, później ich nie widać z kabiny, tylko żeby sobie auto rozpieprzyć? Kilka centymetrów niżej by było obcięte, nie byłoby problemu, nie? Po co? Niech sobie ktoś wjedzie na niego, albo miskę rozpieprzy. Chwilowa przerwa na trasie, zrobiło się troszkę niebezpiecznie. Jadę, coś mi się tu przewracało, ale myślałem, że jakieś napoje, butelki. Ale zacząłem czuć gaz. Mówię, przecież nie mam gazowca, tylko diesla. No i butla zaczęła latać po samochodzie i coś tam, zawór się chyba troszkę rozszczelnił, bo zaczęło śmierdzieć gazem. No ale poprawiłem i sytuację chyba naprawiłem, ale teraz mam trochę cyka, że jak wrócę, otworzę auto i będzie waliło gazem. No coś z tą butlą teraz trzeba będzie już zrobić, bo to mi nie da spokoju. Jadę na Bieszkowice sprawdzić, czy turyści coś zostawili, bo było kilka dni ciepłych. No a apetyty mocno rozbudzone przez znalezienie złotego łańcuszka z zawieszką. No naprawdę teraz to już będzie ciężko pobić takie coś. Zawsze tak się mówi, że ciężko pobić, a później jak człowiek wychodzi i sobie cierpliwie szuka, to jak coś tam zawsze los wynagrodzi. Dobra, jadę dalej, chyba wszystko w porządku. A tutaj na Bieszkowicach jak zwykle. O, ale widzę, samochody wyjeżdżają. Tylko że mi busem będzie ciężko i tak się gdzieś tam wkomponować. Ale dam sobie radę. No, jest dużo ludzi. Trzeba było czekać prawie rok czasu na ten widok. Cały maj praktycznie stracony. Nie było pogody. A dzisiaj wygląda super. No ale muszę zaczekać, aż będzie mniej ludzi. Dopiero wtedy sobie wejdę. Przeczekam. On zasięgu nie ma. Za szybko przejechałem, jest godzina 17 i masa ludzi i musiałbym czekać chyba jeszcze ze 3, zanim to by się zwolniło, więc idę na stary pomost, gdzieś tam na wprost między drzewami, jak pokazuję, cyk, tam jest gdzieś stary pomost i tam idę szukać, a wtedy w tym czasie jak tam przeszukam, to pewnie tu się zwolni. Głęboko 10 zł. Kogo my tu mamy? Bolesław Prus. Pierwsza moneta, pierwszy fant. Ja stąd wychodzę już, dwie PRL-ki to jest mój urobek stąd. No i oczywiście masa śmieci. Widzę, że już tam na głównej plaży jest coraz mniej osób, więc pewnie za chwilę będzie możliwe, żeby wejść. Po ostatnim znalezieniu złotego łańcuszka z tą zawieszką Matki Boskiej, to naprawdę mocno wyszczuplały moje kryteria. Co ja bym teraz takiego spektakularnego chciał znaleźć? No najlepiej w tym sezonie. No to chyba po prostu przebić gramami kietę, którą miałem w zeszłym roku. A tam było prawie 11 gram tej kiety. No i to jest mój taki największy cel na ten sezon. A teraz cały czas gdzieś tam w tyle głowy mam akcję z Vito, z tym gazem. Także nie mogę się w pełni skupić na robocie. Bo się zastanawiam, czy on czasem nie wywalił w powietrze. Z tym autem już tyle różnych przebojów było, że naprawdę już wszystko jest możliwe. Sygnał 11, fajny, na dosyć dużej głębokości. Moim zdaniem powinno być to 50 groszy.
Zobaczymy. Może być 20 groszy w sumie też. No. Chyba wykopałem. Szukaj wiatru w polu. Albo nie wykopałem. Dużo tego tutaj szlamu, gliwia, drewna, ale nie widzę nic metalowego. A co jest, kurczę? To? Nie, to jest pestka jakaś. Kurde. Nie ma. Nie ma. Trzeba sprawdzić jeszcze raz. Mieszkowice już zostawiam. Na odchodne jeszcze różowe okulary. Torba pełna śmieciorów. Nic tam ciekawego nie ma. No kilka drobnych, jakieś perelki. Różowe okulary. I to jest urobek Zbieszek. Pora na następne jezioro. I nowy day. Trochę niefortunny. Trochę niedobry dla mnie dzisiaj. Mam trochę gorszy humor. Dlatego, że popsuła mi się zmywarka. I dużo czasu spędziłem, aby ją próbować naprawić. Nie udało się. W końcu na poprawę nastroju wyłączyłem światło. Na poprawę nastroju wyskoczyłem nad jezioro. No bo cóż, lepiej poprawia humor jak... Kurde. Pogaszone. Słońce tak odbija w reflektory. Myślałem, że mam zapalone światła. Idę na Wyspowo, bo najbliżej. A co tam, będę gdzieś jeździł po całej Polsce, jak mam jezioro 2 km od domu. Linii prostej. Samochodem po tych wszystkich zakrętach 4 km. Także po co jeździć gdzieś daleko. Pogoda dzisiaj jest rewelacyjna. Zobaczcie, jak to wygląda. Ciepło, a ja mam na sobie dwie pianki. I nie wiem czasem, czy nie przesadziłem. Już od kilku dni jest taka fajna temperatura. Woda pewnie ciepła. A na co ja liczę nad tym jeziorem? Na jakieś cuda, rewelacje na pewno nie. Bo to jest mocno przetrzepane jezioro przecież. Ale zawsze może coś wpaść w postaci srebrnego pierścionka, obrączki, jakieś parę złotych. No i na pewno perelki, bo tego tutaj jeszcze zalega. No, wchodzę od takiego wejścia typowo wędkarskiego. Tak wygląda. Dwie łódeczki w tych zaroślach się kitrają jeszcze. No a ja się kieruję tam na lewą stronę. Kiedyś było to większe kąpielisko. W zeszłym sezonie znalazłem tam co prawda tylko i wyłącznie dwa srebrne medaliki. Nie srebrne nawet, a aluminiowe. No ale to było garetem. Teraz jestem z Equinoxem. Może uda się poprawić. No to co, wbijam do wody. To tu wiele gadać, kombinować, nie? 2 złote z PRL-u, ale obszedłem praktycznie no połowę jeziora, bo zacząłem... Cicho, mind up. Tam zacząłem. Przeszedłem ten cały łuk i dopiero 2 złote z PRL-u. Masakra, tu jest tak pusto, że aż nie do wiary. Jeszcze 50 groszy zaraz obok było. Myślałem, że to będzie polmosik, ale na szczęście druga moneta. Sygnał 25. Fajny był. I pewnie polmos. Miałem rację, chociaż liczyłem na coś jednak lepszego, na jakieś zaskoczenie, ale nie tym razem. Teraz mam taką śrubę i ona mi przypomina tą nakrętkę od lagów, od WS-ki. I to chyba będzie to. Ktoś tu wjeżdżał WS-ką do wody. I to nie byłem ja. Ale jaja. Może całą tu wykopię. 2 grosiki. Połażę sobie teraz w tych chaszczach, bo w wodzie na jakiejkolwiek głębokości już nie ma nic.
Totalna cisza. Tu jest śmietnik, ale w tym śmietniku jest szansa coś wygrzebać jeszcze. I tak zrobię. O, tak jak teraz, taki sygnał. Pod 30, 22, 23. Niestabilny, czyli mamy na bank Polmosa. Ale przynajmniej coś się dzieje. Wyłaź, Polmos. Pływa. Polmos lubi pływać. Taka blaszyczka. Mocny, potężny sygnał. 40. No 16 i tak dziabie wyszukuje w tym szlamie. Ołowik. Tutaj z tego odgroma i ciężko je znaleźć, bo zawsze syf taki wychodzi w sicie. Ale udało się. Widać. Kolejny zybel z PRL-u. Ładny stan. Tutaj w tych zaroślach są jeszcze monety. To może chociaż jeden jakiś pierścioneczek zdechły. Kolejny 26, 29 i albo Polmos, albo złotóweczka z PRL-u. Blisko brzegu. To może być syf. To jest tutaj zawsze. Na szczęście nie zawodzi. Wędkarskie zabawki. Tego tutaj jest masa. Więc jak nie idzie z niczym innym, to przynajmniej sobie pokopię te blaszki. Bo to sygnał 15, 16. To takie przyjemne, jak na jeden grosza, bo jakieś pierścionki, obrączki. Trzeba kopać. No, bo tu też jest takie dzikie zejście. Bardziej wędkarskie, no. A zobaczymy zaraz na głębokiej wodzie, może będzie lepiej. 20 zybli. Kolejna blaszka. Taka moneta. Co to jest? 2? Nie wiem, jest to cyrylica. 98. Jak ktoś wie, niech napisze. 2 coś tam. I tak wam to podsumuję. Są 3 blaszki wędkarskie. Tu też jakiś element od czegoś wędkarskiego. Kawałek ołowiu. Jakaś rurka. Też coś tutaj wbiło bardzo wysoko. Trochę hajsu. Oczywiście sam PRL. No nie, no są groszówki nasze współczesne. No i tak by to wyglądało. Ten pierścionek to nie jest dzisiejszy, ale znalazłem go w torbie i zapomniałem go wcześniej wyczyścić i chciałem sprawdzić, czy to jest srebro, bo sygnał był taki srebrnawy. A to najprawdopodobniej jest nakrętka od lagów. Od WF albo innej tam WFM-ki. No. I co chciałem powiedzieć, to już kilka miesięcy użytkowania torby z Omnitrona z tą siatką i powiem szczerze, że ja się na początku obawiałem, że ta siatka nie wytrzyma naporu tych różnych śmieci, które ja ciągle zapominam i wrzucam do tej torby, chociaż powinienem sobie do szekli dołączyć jakąś dodatkową torbę na śmieci i wrzucam do tej przestrzeni głównej. Zobaczcie, z siatką się nic nie dzieje, także jest naprawdę solidne wykonanie. Jakby ktoś się zastanawiał, czy do wody kupować torbę Omnitrona, to zdecydowanie polecam. A właśnie, a w komorze głównej trzymam takie lepsze fanty, no ale też zapominam je wyciągać. To są właśnie te, które jakiś czas temu znalazłem, te różne sreberka, trochę kasy tutaj jeszcze jest, trzeba to poczyścić jakoś, no bo się tak zbiera. A perelki do wiadra i później jak się uzbiera kilkadziesiąt kilo, to pomyślę, co z tym zrobić. Zawijam się do domku. Autko wyczyszczone zaraz po robocie. I tak, za miesiąc w sumie zaczynam urlop. I teraz tak, będę głównie u siebie na Pomorzu stacjonował, bo wiadomo, jest i zatoka, są jeziora, ale chciałbym
jakoś połowę urlopu, ze 2 lub 3 tygodnie nawet, jechać w Polskę. Ale no nie ukrywam, że miło by było po prostu pokopać w jakimś towarzystwie z kimś, kto zna jakieś dobre miejscówki. Także jeżeli ktoś ma ochotę na wspólne kopanko, no to piszcie w komentarzach i planujemy wtedy już lipiec i sierpień w sumie. Na dzisiaj to wszystko.